Media. Szanisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kiedreński, ja jestem, dzisiaj realizuję Michał Jakubik. Jesteśmy tutaj dziś, mimo że słyszeliśmy w wiadomościach, że ma być pochmurno, żeby Państwu przynieść mnóstwo dobrej energii przez najbliższe dwie godziny. Właściwie to na tym utworze Siesta mogłaby się dzisiaj skończyć, bo czy ktoś jest w stanie wykrzesać z siebie
więcej jasnej energii, nie sądzę, to Angelik oczywiście. Jak tam państwo zmotywowani do życia? Nóżka chodziła, wierzę, że nie na samochodowym gazie, bo to ważne. Ja przypominam bardzo grzecznie, że jutro kwiecień, w związku z tym przed nami ta lepsza połowa roku, cudownych 6 miesięcy. Bardzo się na nie cieszę, wierzę, że i państwo również. Sporo muzyki będzie w tym czasie siestowej wokół. I nawet pani, zobaczmy, pani Edyta z Wrocławia upomina mnie, jakże słusznie, że nic nie mówię o tym, że w przyszłą sobotę 6 kwietnia w NFM będzie bójka. Pani Edyta twierdzi, że to jest siestowa królowa. No może na wyrost trochę, ale świetna dziewczyna, kochamy ją, jasne. A także w tymże Wrocławiu, jakżeby inaczej, 18 czerwca w Kapitolu Diego Sigala. Cóż pozazdrościć, gdybym dysponował jakimś, jak nie przymierzając zespół Queen niegdyś, helikopterem, to bym na taki jeden koncert czy drugi się wybrał. Bardzo z serca państwu polecam, po prostu nie miałem pojęcia, że nasi milusińscy pojawiają się w Wrocławiu na dniach zaledwie. No a wiedzą państwo, ja mówię z grubsza rzecz biorąc, choć nie zawsze, tylko o tym, co wiem. Czasami, rzecz jasna, mi się wszystko myli, ale będę się starał dzisiaj sprawdzać, bo będziemy informować o wielu koncertach w nadchodzących miesiącach. Andrzej, zatem za nami, a przed nami jeden z naszych siestowych kolejnych ulubieńców, czy król, nie wiem, ale czy zawsze musimy takie hierarchie wprowadzać. Paulo Flores. Papá me ensinou, papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o teu amado, nem sequer se interessa quando as pessoas que estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados. Na vida, na vida. E quando mais tarde cresci e me lembrei da dica que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo o teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada quanto ingratidão na cara do homem, filho da razão. Filho, pai, irmão, na vida, na vida. Hoje no governo já nem vem o teto, papá, mugila, jimbirila, papá, olodila. Hoje no governo já nem vem o teto, mugila, jimbirila, papá. Amo minguito e só acredito quando me chamam. Nem sequer se proclamam novas virtudes ao cidadão. Assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Açúcar, vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Fugir de milho é pirão. Fazer pirão para comer.
Paulo Flores, a zatem kolejny po Angelique z Beninu. Dzisiaj nasz przystanek na zachodnim wybrzeżu Afryki. Na brzegu Atlantyku, tak daleko tam wzrok sięga, w przyszłość, jak już się rzekło dzisiaj, jasną, jakoś dobrze ja widzę te nadchodzące miesiące. Jak tak słońce zaświeci, od razu wraca nadzieja, nie tylko w człowieka wiara, ale w ogóle, że jakoś będzie lepiej i wszystko nam się uda. Więc na tym wybrzeżu atlantyckim pozostańmy jeszcze rzadko, bardzo, jakkolwiek często odwiedzamy czy Benin, czy Kamerun, czy Angolę, no zwłaszcza chętnie. Rzadko bywamy w Mauretanii, na marginesie. Ja tam sam raz tylko lądowałem samolotem, nie wędrowałem specjalnie. A sporo tam jest muzyki. Dziewczyna, która za moment jest z rodziny griotów, czyli takich wiejskich mędrców, którzy wędrują od jednej wioski do drugiej i opowiadają, często śpiewając historię swoich przodków. Natomiast to, co robi Maluma, bo tak ma na imię, no już wygląda daleko w przyszłość, choć jest zakorzenione w tej griotów tradycji. Mam nadzieję, że Państwu ten moment muzyczny spodoba, zwłaszcza, że jest w pulsie takim kojącym.
tym swoim mauretańskim wybrzeżu Maluma jakoś tęsknie, patrzy na północ, do Casablanki. No, ale mogłaby się rozczarować, to już nie te czasy, to już nie jest epoka Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, którzy nawiasem mówiąc ten legendarny film nakręcili przecież w całości w studiach hollywoodzkich. A my zresztą nie do Maroka teraz sięgniemy, więc niejako rozczarujemy naszą przyjaciółkę z Mauretanii, ale w jakimś sensie też nawiążemy do jej tradycji, do tradycji griotów, państwo pewnie zresztą usłyszeli. Subtelne w tle brząkanie kory tego fundamentalnego dla griotów instrumentu. Bassi Soko z Gwinei. To jest mistrz, więc wierzę, że tu nam się popisze. Ale co ważniejsze, utrzymamy ten puls reggae. Dla mnie Afryka, jakkolwiek dzisiaj pobrzmiewa głównie gangsta rapem, niestety, to będzie od zawsze i na zawsze tak naprawdę pulsowała w rytmie reggae, tak to pamiętam ze swoich pierwszych podróży, więc chętnie do tego wracam. Z Gwinei zatem Bassi Soko. Oh,
Bas i Soko z Gwinei, no tak, na korze się popisywał, w rytmie reggae się bujał, ale czegoś, nie wiem jak państwu, ale mi było brak. To jest ta tak naprawdę korzenna afrykańska muzyka, szalenie jednostajna, właściwie powiedzielibyśmy transowa, a my w Sieście mamy tutaj taką predylekcję do tak naprawdę przenikania się tych kultur, to znaczy jeśli muzyka afrykańska i w dodatku z reggae, to czemu by nie pożyczyć utworu od najlepszych, a poza tym czemu by harmonii nie rozszerzyć do jazzowej i mistrzów jeszcze w dodatku tej jazzowej sztuki nie zaprosić. No to spróbujmy, jak państwo usłyszeli, zapewne tak niepostrzeżenie niejako udało nam się tryptyk z afrykańskim reggae zmontować, więc to będzie jego ostatnia odsłona. Ajon la jango kwa lao Bawula wasa tibo Panongi ma poko man O wasi yana pila Ja kwa mundu mpulo pango Weke ju lo medeta nanje duko Ese lambolo Sinon Bungalu Bangunderi Won't you tell to somebody This song's a freedom Cause all I ever made Redemption song Lord you do Redemption song Songs of freedom
Tak pomyślałem, jak dawno nie dał nam swojej nowej płyty. Z Kamerunu Richard Bona i oczywiście na saksofonie tenorowym nieodżałowany wielki Michael Brecker. Ale państwo pewnie wołają autor, autor. No to proszę bardzo. Miła okoliczność, że zajrzał do nas do siesty zwabiony niczym misi do miodu tą muzyką mój serdeczny kolega radiowy Michał Olszański. Przy okazji proszę zostać z nami niebawem po sieście różne mądrości sportowe. I Michał właśnie wyznał, że jadąc dzisiaj do Trójki słuchał Stinga z Shagging, więc też w rygowych nastrojach. A wspominał o tym też dlatego, że uprzedzałem, iż dziś w sieście będzie sporo informacji, co się będzie działo w najbliższych tak świetlanych, już nieomal letnich miesiącach. Otóż na moje urodziny dostanę prezent
nie lada. 24 maja chciałby się rzec nowy Sting, ale w jakimś sensie nowy, dawny Sting, bo po prostu jego najsłynniejsze tematy zaaranżowane na nowo. Bardzo się cieszę i wyczekuję tej płyty jak każdego słowa od mojego mistrza. No ale to jeszcze nie dziś. Jeszcze nie dziś. Dziś Mario Andrade. La vie, le temps peut-être, serment déchu et lettres, rêve déçu passé, il est des phrases damnées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps. Sous de jadis, ça m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, me dirai sans détour. Au bal, j'ai quelque peu de mal. Il est des phrases tannées qui m'écorchent la bouche, me froissent les pupilles, me hérissent ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours, j'ai passé l'heure au temps, le dire sans détour. No proszę, dzisiaj nawet Majra tym dalekim rygowym echem nam pobrzmiewała. Majra Andrade na Siesta Festiwalu w drugim dniu, to jest piątek, 26 wieczór kwietnia. Proszę do nas zajrzeć do Gdańska. Ale dzisiaj Majra trochę w innej sprawie odwiedziła nas w Sieście, mianowicie chciała otworzyć, skoro kwiecień niebawem, a wiedzą Państwo, April in Paris. No więc chciała otworzyć wątek paryski, frankofoński. No właśnie, pójdźmy tym tropem. C'est presque au bout de mon tour, ma barque vagabonde est rancrée de l'onde,
mi conduisi un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui habite gentiment nous invite à en faire le tour. Et la vie nous entraîne, la sainte quotidienne. Mais la poème humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, se trouver le mystère où nos rêves se tairent. Quelque eucalyptus, c'est le pays de nos désirs. Eucalyptus, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Eucalyptus, c'est la terre qui te tue. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit, c'est Eucalyptus. Eucalyptus, c'est le respect de tous les vœux échangés. Eucalyptus, c'est le c'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Eucalyptus, c'est le pays de nos désirs. C'est le bonheur, c'est le plaisir, mais c'est un rêve, une folie, il n'y a pas de Didi śpiewa Vaira, a ja wciąż nie mogę się uwolnić od tej płyty, którą Państwu przyniosłem kilka tygodni temu. De glisser un peu de peur.
Muzyka do filmu Django, czyli rodzina Rosenbergów gra Django Reinhardta. Trochę uprościłem, bo chociaż rodzina Rosenbergów to zdolne chłopaki, jednak sami by sobie nie poradzili. Tutaj Claude Tissandier z klarnetem, a za moment na skrzypcach cygańskich Kostel Nitescu, no i przy mikrofonie Dan Gerbian. Sto curco basheram uno giove a keredan maro vago uno grai idok maro sonekai un in inglia pia cavai maro di ben ibaria Bashra un pian
Havai ma rojipe Meram sinti Love imen gabu I gitara unigaiga Marova gonograi Amba Jeszcze na koniec tej odsłony ostatni paryski drobiazg. Lang Lang, genialny chiński pianista, wydał płytę Piano Book z drobiazgami na fortepian. A to Claude Debussy, a to Franz Schubert, a to Grieg, a to Mozart, Chopin, ale jest też moment muzyczny artysty nazwiskiem Jan Tiersen i wierzę, że ten paryski bądź co bądź fragment sprawi Państwu trochę frajdy i wspomni różne filmowe wzruszenia. Lang Lang. I tak, nie mylą się Państwo, muzyka z filmu Amelia. Siesta powróci.